W dniu 27 maja wójt gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski wraz z przewodniczącym Rady Gminy Kościerzyna Andrzejem Bober przekazali na ręce prezes Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie symboliczny czek opiewający na kwotę 100 tysięcy złotych. 12 maja 2021 roku została zawarta umowa dotacji celowej na zakup sprzętu i wyposażenia dla oddziału ginekologiczno-położniczego z pododdziałem patologii ciąż. Dzięki wsparciu finansowemu od gminy Kościerzyna możliwe będzie dokonanie wymiany na oddziale położniczo-ginekologicznym pod oddziałem patologii ciąż łóżek z 20-letnią historią. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup nowego wyposażenia do sal dla pacjentek oraz dodatkowego specjalistycznego łóżka porodowego.